Jeżeli zastanawiasz się, jak w jednym treningu pogodzić budowanie siły, masy mięśniowej, a przy tym również sprawności, dbając o odpowiednią mobilność, to w dzisiejszym filmie dam Ci gotowe rozwiązanie. Pokażę Ci przykład treningu góry ciała, który będzie uwzględniał właśnie te wszystkie elementy. Będzie to tak zwany godowiec, czyli możesz ten trening sobie po prostu podpatrzeć i przetestować na sobie. Zanim przejdziemy do ćwiczeń, to tylko wspomnę, że ten konkretny trening, który Ci dzisiaj pokażę, pochodzi z mojego nowego programu Elastyczna Sylwetka. Tak właśnie wyglądają w nim wszystkie treningi, czyli jest celowana rozgrzewka, o której później trochę opowiem. Są po dwa treningi na górę i na dół ciała i jest część rozciągania statycznego albo takiego cooldown w zależności od dnia treningowego. Generalnie ten konkretnie trening jest treningiem z trzeciej fazy programu, czyli tak jakby już druga połowa całej periodyzacji, bo program składa się z czterech osobnych faz treningu. Program Elastyczna Sylwetka jest obecnie w premierowej promocji -15%, tak więc jeżeli ten temat Cię interesuje, to zapraszam i odsyłam na stronę. A tymczasem bierzemy się do ćwiczeń. Cały trening zaczynamy oczywiście od rozgrzewki i jej pierwszym elementem jest podniesienie temperatury ciała, czyli jakieś kardio, rowerek czy skakanka, dosłownie cokolwiek. Tej części akurat tutaj nie nagrałem, ale zalecam to zrobić tylko od 2 do 3 minut. Chodzi po prostu o to, żeby krew zaczęła nieco szybciej krążyć i żebyśmy troszkę podnieśli temperaturę ciała. Dalej mamy tak zwane karsy, czyli kontrolowane rotacje stawowe i tutaj przede wszystkim chodzi o to, aby bez pośpiechu, powoli i dokładnie poruszyć dany staw we wszystkich kierunkach. Robimy po 3 takie jak najdokładniejsze powtórzenia na stronę, pamiętając o tym, aby nie bujać się przy tym całym ciałem i nie gubić krzywizn kręgosłupa. Krótko mówiąc, ma się ruszać tylko ramię albo biodro. Generalnie wszystkie rozgrzewki w programie składają się z 3 elementów, które będą wpływać na naszą mobilność. I po pierwsze jest to właśnie praca dynamiczna, czyli wszystkie te ćwiczenia, w których pojawia się ruch. Jest praca statycznie aktywna, czyli tak jak za chwilę zobaczysz, ćwiczenia, w których coś napinamy, aby coś rozciągać. I jest również praca siłowa, czy to w postaci utrzymania pozycji izometrycznej, czy w postaci kontrolowanych powtórzeń. Przechodząc więc dalej, w kolejnym ćwiczeniu schodzimy ze stania do podporu, starając się jak najbardziej zwinąć kręgosłup i nie uginać przy tym kolan. W samym podporze mobilizujemy do ruchu łopatki, wykonując 4 tak zwane pompki łopatkowe. I takich powtórzeń łącznie robimy również 4. Na pewno zauważysz, że mimo że będziemy trenować górę ciała, to ćwiczenia w rozgrzewce robimy również na dół. Jest tak dlatego, ponieważ to jest moim zdaniem największa siła rozgrzewki, bo robimy ją zawsze, przed każdym treningiem. Jest to więc najprostszy możliwy sposób, aby przemycić pracę nad mobilnością do takiej swojej regularnej, codziennej rutyny, co w kontekście poprawy mobilności jest absolutnie najważniejsze. Oczywiście ważne jest również to, aby ta rutyna zmieniała się też wraz z treningiem jako integralna część całego planu. Dlatego też w programie Elastyczna Sylwetka są łącznie 4 takie rozgrzewki, po jednej dla każdej fazy. W tej rozgrzewce dalej mamy rozciąganie statycznie aktywne. W pierwszym ćwiczeniu celujemy w grupę mięśni przywodzicieli, czyli szukamy maksymalnego zakresu, wciskamy nogę mocno w ziemię i utrzymujemy napięcie, które powstanie przez 10 sekund. Po tym czasie puszczamy i staramy się zwiększyć zakres ruchu, po czym utrzymujemy nową pozycję kolejne 20 sekund. Na podobnej zasadzie pracujemy z kolejnym ćwiczeniem zwiększającym zakres rotacji zewnętrznej w ramieniu. W tym wypadku jednak napięcie przykładamy w kierunku przeciwnym do rozciągania, czyli ramię pchamy do środka. I tu powtarzamy 3 takie cykle skurczu i rozciągania, kolejno po 5 i 15 sekund. Dalej do końca rozgrzewki mamy już same ćwiczenia dynamiczne z ewentualnymi elementami bardziej siłowymi. Nie będę o każdym z nich z osobna opowiadał, bo jakby nie ma tu już nic skomplikowanego, ale na ekranie zobaczysz, ile powtórzeń każdego ćwiczenia polecam wykonać.
takiej rozgrzewce, która powinna trwać maksymalnie 10 do 15 minut, przy większych obciążeniach wypadałoby zrobić jeszcze od 1 do 3 serii rozgrzewkowych w ćwiczeniach głównych i można przejść do głównej części treningu. I ćwiczeniami głównymi w tym konkretnym treningu będzie wyciskanie na ławce skośnej i podciąganie na drążku podchwytem. Schematem obciążania w tej fazie będzie tak zwana progresja falowa i w tym konkretnym wypadku pierwsza fala to będzie 10, 8 i 6 powtórzeń, a druga 10 i 8 powtórzeń. Mamy więc łącznie 5 serii do zrobienia. W tej metodzie każda seria jest coraz trudniejsza, dlatego trzeba uważać, żeby nie przesadzić w pierwszej serii, co ja delikatnie zrobiłem, bo nie trenuję na co dzień tym planem i po prostu trochę przestrzeliłem, co wyjdzie też za chwilę. Zgodnie z planem więc pierwszą serię wykonuję na 10 powtórzeń z ciężarem, który pozwoli na zachowanie około 2 powtórzeń w zapasie. I tu już właśnie trochę przestrzeliłem, bo zapas był nieco mniejszy. Tak samo dobieram ciężar do podciągania i oczywiście jeżeli ktoś nie jest w stanie się podciągać, to można tutaj również wykonać chociażby ściąganie drążka na wyciągu i takie zamienniki jak najbardziej znajdziesz również w programie. Można o nie również pytać na specjalnej grupie. W kolejnej serii na 8 powtórzeń zwiększam delikatnie obciążenie i to samo robię w kolejnej serii na 6 powtórzeń. Kolejną falę, czyli drugą serię 10 powtórzeń, powinienem zacząć ciężarem, który przedtem zrobiłem na 8 powtórzeń. Przez to jednak, że trochę przestrzeliłem od początku z obciążeniem, ta seria wyszła mi do upadku mięśniowego i w kolejnej serii już obciążenia dalej nie zwiększałem. Generalnie warto więc jednak tutaj zachować od pierwszej serii lekki zapas, tak jak jest zapisane w programie, a że ja się spieszyłem z nagrywaniem, to tak wyszło, przy okazji dając przykład, jak nie robić. Również warto tutaj wspomnieć o wskazówce dla osób, które nie chcą budować masy mięśniowej, czyli w przypadku góry ciała bardzo dużo kobiet. W takim wypadku trzeba po prostu zostawić nieco większy zapas w każdej serii, aby nie doprowadzać do tego granicznego dużego zmęczenia. Po skończeniu wszystkich serii przechodzimy do drugiego zestawu, czyli wyciskania hantli na skosie w dół i wiosłowania goryla. Tutaj robimy 4 serie po 8-10 powtórzeń z zachowaniem również niewielkiego zapasu. Na koniec mamy jeszcze 9-minutowy EMOM, czyli robimy dane ćwiczenie i odpoczywamy do końca minuty. Tutaj mamy więc podciąganie łopatkowe, czyli tak naprawdę dynamiczne rozciąganie zgięcia ramion, po odpowiedniej przerwie do końca minuty klasyczne uginanie ramion i odwrotne rozpiętki.
Po zakończeniu części siłowej dla chętnych pozostaje jeszcze rozciąganie statyczne. W tym wypadku mamy rozciąganie kanapowe i rozciąganie skłonu. Cały trening już z rozgrzewką, rozciąganiem i co najważniejsze nagrywaniem zajął mi godzinę i 15-20 minut. Przy tym warto zaznaczyć, że treningi w tej fazie, w drugiej fazie akumulacji, są najdłuższe z całego programu. Taki trening raczej jest zarezerwowany dla osób minimum średnio zaawansowanych, ale jak najbardziej polecam go spróbować i przynajmniej w części ćwiczeń sprawdzić swoich sił. Jeżeli wszystkie zawarte w nim elementy będziesz wykonywać regularnie, to gwarantuję Ci, że zobaczysz ogromną różnicę w mobilności, jednocześnie poprawiając siłę i sylwetkę. Oczywiście, żeby tworzyło to dobrą całość, trzeba dodać jeszcze jeden trening na górę ciała, który będzie zawierał nieco inne wzorce ruchowe, oraz dwa treningi na dół ciała. Krótko mówiąc, będzie to tworzyło kompletny plan na 4 dni w tygodniu w systemie upper-lower. Mam nadzieję, że dzisiejszy trening Ci się podobał, przetestujesz go i będziemy regularnie widywać się na tym kanale. Ode mnie natomiast na dzisiaj to tyle. Dzięki, cześć!